ależ piękny dzień, cóż za piękny weekend w Poznaniu. Mimo tych chmur nad naszymi głowami, cóż za wspaniały dzień dzisiaj tutaj na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie numer 3. Dlaczego? Ano dlatego, drodzy Państwo, że tutaj ostatnie przygotowana przed 15 Poznań półmaratonem Szymon Kozłowski. Witam Państwa po raz kolejny na żywo, ależ się cieszę, że możemy Państwu pokazywać to wszystko, co tutaj się dzieje, bo tutaj naprawdę dużo ludzi, i dzieci, i starsi, i młodsi, wszyscy tutaj bardzo się cieszą tym świętem wielkim biegowym, które przecież już właściwie się zaczęło. Cały czas Poznań Run Expo trwa. Tutaj można rozmawiać ze specjalistami, można uzyskać porady, można oczywiście odebrać pakiet startowy. Tutaj za mną biuro zawodów. Sami Państwo widzicie, wiele osób przychodzi i odbiera to, co potrzebne do tego, by wystartować w jutrzejszych zawodach. Zatem wszyscy tutaj zadowoleni. Poza tym strefa aktywności tutaj jest. Również w okolicy strefy biura zawodów jest strefa Warty Poznań. Można zobaczyć, co to tegball. Można spróbować na wioślarzu się zmierzyć, ale oprócz tego mamy szkołę baletową. Mamy tutaj prelekcje także specjalistów. Ależ tu się dzieje. Państwo także jesteście tutaj zaproszeni. Wstęp wolny do pawilonu numer 3 na MTP. Każdy może tutaj przyjść i zobaczyć samemu, jak to wszystko wygląda. Razem z nami goście. Gość na antenie telewizji WTK, z którym na żywo będziemy teraz rozmawiać. Razem ze mną Piotr Suchenia, maratończyk, zdobywca maratońskiej korony świata. Witam Cię, Piotr. Dzień dobry, witam Ciebie, cześć. Cieszę się, że obok takiej sławy mogę tutaj być. Cieszę się, że mogę z Tobą rozmawiać, bo przed nami niezwykle fascynująca rozmowa dla wszystkich tych, którzy już teraz przygotowują się do jutrzejszego biegu. Piotr, tak na gorąco, jakie porady masz dla wszystkich tych, którzy jutro tutaj na linii startu staną? Dziękuję, dzień dobry. Przede wszystkim podejdźmy do tego jako do naszego wielkiego biegowego święta, tak? My trenowaliśmy tutaj tygodnie, miesiące i dzisiaj jest ta wisienka, czy nawet truskawka, ktoś kiedyś powiedział na przysłowiowym torcie. Tomasz Hajto, dokładnie. Także słuchajcie, to jest nasze święto, tak? Bawimy się, jutro się bawimy i wspaniale, nie boimy się przede wszystkim, tak? Nie podchodzimy z jakąś obawą, że nam się nie uda, że będzie ciężko, że pod górkę. Nie, to jest ten dzień, to jest nasz dzień, będzie mega, będzie czadowo, będą kibice, będą nasze rodziny, będziemy po prostu się fascynować tymi 21 kilometrami przy fajnej, naprawdę maratońskiej pogodzie, tak? Bo dzisiaj, pomimo tego, że pada, to jest optymalna temperatura do biegania. Jest naprawdę super. Można biegać szybko, można biegać bardzo szybko, można robić życiówki i o to właśnie w tym chodzi. No właśnie, Piotr, ktoś, kto jest amatorem totalnym, ktoś, kto chce spróbować po prostu swoich sił po raz pierwszy, stając na starcie poznańskiego półmaratonu. Jak myślisz teraz? Mamy sobotę, jest popołudnie, mamy po godzinie 15 troszkę. Co teraz trzeba robić? Co polecasz? Jak się przygotować, by jutro być fit? Tak, przede wszystkim spokój, tak? Podchodzimy tutaj do Expo, odbieramy nasz numer startowy i zapoznajemy się z tym, co tu się dzieje. Wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy, gdzie jest strefa startu, gdzie są nasze strefy startowe, gdzie są toje, no bo każdemu będzie się tam wiadomo. Jasne. I popatrzymy sobie, tak? Pozwiedzamy, możemy obejrzeć również na Expo naszych wystawców i przede wszystkim musimy to zapamiętać, żeby jutro podczas startu wiedzieć, co, gdzie jest, w którym miejscu, żeby nie było takie szaleństwo. A, nie wiem, gdzie stanąć, jak, wie. Bo to jutro będzie naprawdę dużo ludzi, będzie klimat, będzie adrenalinka, będzie muza, będzie czadowo, ale my musimy być skoncentrowani, tak? To jest taka bardzo ważna sprawa. Zobaczmy, co gdzie jest. Następnie, no, pójdźmy do domu, żeby nie było za dużo chodzenia, bo te nogi nam jutro będą potrzebne, tak? My musimy popracować godzinkę z haczykiem, niektórzy dwie, niektórzy trzy godziny i te nogi warto oszczędzać. Pójdźmy do domu, otwórzmy nasz pakiet startowy i zobaczmy, co tam jest. Numer startowy, chip, agrafki, wszystko to musimy sobie skompletować i sprawdzić, czy wszystko mamy, czy mamy buty, czy mamy skarpetki, czy mamy strój do biegania i to jest ten czas dzisiaj wieczorem, żeby to sobie spokojnie sprawdzić, żeby jutro znowu jakichś niespodziewanek nie było, wiadomo. No właśnie, Piotrek, ale powiedz mi, czy to jeszcze dzisiaj wieczorem jest ten czas, żeby na jakieś rozbieganie pójść, czy raczej nie? Ewentualnie dla osób, które wyczynowo biegają, to można sobie pójść na 20 minut truchciku bardzo spokojnego, ale ci wszyscy, którzy są początkujący, ja bym odradzał biegania. Można zrobić w domu lekko gimnastykę, jakąś króciutką mobilizację, troszeczkę stretchingu, żeby ta adrenalinka z nas zjechała i żeby nam się lepiej i przyjemniej spało, no bo jednak trzeba wypocząć. Ależ oczywiście, ty wspomniałeś o czymś bardzo ważnym, o bardzo ważnym czynniku pogodowym. Dzisiaj chmury, dzisiaj były opady deszczu, jutro w tych najświeższych prognozach mamy chmury, szanowni państwo, od samego rana, zachmurzenie duże i całkowite, ale w prognozach, w godzinach poznańskiego maratonu, no, w niektórych przynajmniej nie widać opadów deszczu. Jeżeli opady deszczu się zdarzą, to po godzinie 14, zatem to chyba dobra informacja, że nie będziemy biegać w deszczu prawdopodobnie. Jest to najlepsza informacja dla zawodników, tak? Ale to, co powiedziałeś, nie będzie chmur, nie będzie wiało, tak? Będzie delikatna mrzawka, która nas ochłodzi. Jest to idealna temperatura do szybkiego biegania. My się nie będziemy przegrzewali, tak? Nic się nam nie stanie, będzie super.
No i o to chodzi. Szanowni Państwo, zanim ja Piotrowi Sucheni zadam kolejne pytanie, coś Państwu pokażemy. W ostatnim wejściu na żywo coś Państwu pokazywaliśmy ekstra, to był medal. No i właśnie teraz, Piotrek, dobrze spoglądasz, bo teraz Państwu pokażemy, bo nie każdy oczywiście mógł oglądać nas podczas ostatniego wejścia, a teraz możecie Państwo zobaczyć na własne oczy na żywo medal 15 Poznań półmaratonu. Tak on właśnie wygląda. Ja już go mam na szyi, także Piotrek, ja niejako jestem już zwycięzcą. Brawo. Ale bardzo dziękuję, ale muszę Państwu powiedzieć, że ten medal jest naprawdę świetnie wykonany. Elementy zielone ze złoceniami z tyłu Warta Poznań. Herb Warty Poznań, data 1929, jest gwiazdka, data 1947, hashtag warto być zielonym. Poza tym na dole zobaczycie Państwo na tej blaszce również name, a także time, czyli nazwisko i czas. Możemy sobie wygrawerować czas, którym ukończymy jutrzejszy poznański 15, właśnie Poznań półmaraton. Muszę powiedzieć, że ten medal robi naprawdę duże wrażenie. Widzicie Państwo te ranty tutaj złote, ale pośród nich kolor zielony, kolor czarny, to naprawdę świetnie wygląda. Mnie on się bardzo osobiście podoba, jest ciężki, muszę powiedzieć, taki jak na medal przystało. Oczywiście 15, Poznań półmaraton i świetna właśnie smyczka, na której on wisi, również kolorowa, tak jak przystało na to, jak bardzo jutro wesoło będzie wszystkim, którzy będą się tutaj bawić dobrze, także podczas Poznań półmaratonu. I taki, mam nadzieję, medal będziecie mogli Państwo również mieć na Państwa szyi, również tak jak na mojej szyi. Zawisł już to też, zawiśnie. Zatem medale są jak najbardziej przygotowane, czekają tutaj na Państwa. A Piotrek, Ty jesteś zdobywcą maratońskiej korony świata. Tak. Niezwykły wyczyn, pozwól, bo jeszcze nigdy nie miałem przyjemności, to Ci pogratuluję tego. Dziękuję bardzo. Piotrek, jak to jest, powiedz, jak zdobywa się maratońską koronę świata? No trzeba przebiec maraton na każdym kontynencie, plus na biegunie północnym, czyli no nic prostszego, jak 42 km w minus 50 stopniach śniegu, wietrze i w ogóle masakra. Nie, Piotrek, naprawdę, nic prostszego w ogóle tam, słuchaj, na jakimś biegunie północnym, serio. Ale słuchaj, to jest coś wspaniałego, tak, no bo ja kocham biegać, tak, ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, również kocham biegać, tak, czyli nas łączy pasja. Jeśli pasją jest maraton, pasją jest podróżowanie, to wszystko połączymy, no to możemy realizować naszą pasję, nasze bieganie, nasz maraton właśnie wszędzie, tak, w 30 stopniach, w 40 na Ugandzie, na Majorce, tak, również na biegunie czy Antarktydzie, jest to coś takiego wow po prostu, tak, to jest ekstremalne, ale to jest cudowne, tak, bo ja to kocham robić, ja kocham biegać, ja biegam 30 par lat i w ogóle to nie jest normalne chyba. Ale to jest świetne, bo zobacz, to już Państwo widzicie, że Piotrek jest mega pozytywnie naładowany energią. Gdyby teraz mógł zacząć biegać, to by pewnie zaczął biegać. Naprawdę. Ale to muszę Ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, że zaliczyłeś maraton na każdym kontynencie świata. Gdzie było najtrudniej? W tym mrozie na biegunie czy w upale afrykańskim? Znaczy najtrudniej było jednak w Bangkoku w Tajlandii, kiedy była bardzo wysoka wilgotność, około 90 stopni, 30 parę stopni, temperatura, tak, tam ja bardzo mocno cierpiałem. Tam było ciężko, bardzo ciężko, a biegun północny, no, było zimno, ale tam ja lubię zimę. Ja lubię, kocham Spitsbergen, Antarktydę, w ogóle takie dziwne tematy. I to jest chyba fajne, to jest takie oryginalne bardzo. Ale słuchaj, to jest bardzo ciekawe, że ja Cię zapytałem, czy gorzej było w ekstremalnym zimnie, czy bardziej było dla Ciebie gorzej w ekstremalnym cieple, to Ty nie wybrałeś ani jednej, ani drugiej opcji, tylko wybrałeś tą wilgotność. Wilgotność, tak, wilgotność. No to właśnie. Jeżeli stoisz i się pocisz, nic nie ruszając i masz tą świadomość, że musisz przebiec maraton, którym się znowu będziesz pocił, będzie gorąco, no to już jest tak troszeczkę... Ale to jest prawda. Ja, drodzy Państwo, tutaj 100% Piotrek ma rację. Ja nie biegałem w Bangkoku, natomiast ja mieszkałem w Indonezji przez 3 lata, w Dżakarcie. No, ale wiesz, Piotr, zobacz, gdy ja wysiadałem z samolotu w Dżakarcie na Soekarno Hatta International, to mnie uderzyła ta fala tej wilgotności. Ale Piotrek, ja byłem tylko człowiekiem, który wysiadł z samolotu i wyszedł po prostu w pierwszy kontakt z powietrzem tym gorącym. A Ty tam biegałeś, bo przecież Bangkok, no oczywiście też wilgotność bardzo wysoka, a Ty tam biegałeś, zrobiłeś wynik, chciałeś jak najlepszy wynik osiągnąć. No to tym bardziej podziwiam, bo sam wiem po prostu jako człowiek, który sobie chodził, tam już było ciężko, a co dopiero biegać. No tak, ale właśnie to jest to podejście, tak? Ja wiedziałem, jak tam będzie. Ja sobie tak poustawiałem w głowie wszystko, że ja tam jechałem z takim nastawieniem, dajcie mi ten maraton, ja chcę tam pobiec, ja chcę zobaczyć, jak to jest na własnej skórze, tak? Ja tam jeszcze nie byłem i ja tam sobie będę biegał, tam zamkną ulicę dla mnie, tak jak tutaj Poznań zamykają dla was wszystkich, to jest wow, to jest czadowe, tak? Bo to... Jak jedziesz na maraton, to nie znasz miejsca, tak? Jeżeli tutaj my mieszkamy w Poznaniu, no to widzimy Poznań z okien tramwajów, autobusów, trolejbusów. Trolejbusów nie ma w Poznaniu, przepraszam. Ale może kiedyś. Ale będą. Może kiedyś. A tak to idziemy i zwiedzamy z poziomu biegacza, z poziomu ulicy. Jest to coś fajnego takiego. Tak. Ja się zawsze cieszyłem. Poza tym też trzeba powiedzieć o aspekcie kibicowskim, Piotrek, bo przecież ilu kibiców będzie na trasie, dopingujących swoich bliskich, dopingujących w ogóle państwa, którzy także będziecie biec na trasie 15 Poznań półmaratonu. Powiedz, to duża adrenalina, która też daje
dodaje powera, gdy ludzie są, kibicują, dawaj, dawaj, jesteś najlepszy, dasz radę. No to jest właśnie to, to jest to, to co nakręca. My już nie możemy, nieraz nie przychodzą jakieś myśli, także jest ciężko, tu słyszymy, mamy tatę, bo kogoś, jazda, 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 biegamy szybko i to jest wow. Piotr Suchenia, szanowni państwo, maratończyk, zdobywca korony, maratońskiej korony świata, był państwa i moim gościem na żywo w telewizji WTK. Piotrek, to była przyjemność, bardzo dziękuję tobie. Dziękuję również, powodzenia dla wszystkich. Dokładnie tak, życzymy już teraz powodzenia, ale drodzy państwo, teraz czas na krótką przerwę na antenie WTK, jeżeli chodzi o wejścia na żywo, bo wracamy do państwa dosłownie za kilka minut. Naszym gościem będzie Artur Kujawiński, dobrze państwu znany, także na żywo porozmawiamy o tym, co nas czeka już jutro, zatem nie odchodźcie państwo sprzed telewizorów, nie zmieniajcie kanału, bądźcie z WTK. Wracam do państwa za chwilę, Szymon Kozłowski, pozdrawiam.